szczęście spotkać się z nim wielokrotnie, jednak żył to Ewangelią. A tu chciałbym przytoczyć maleńki fragmencik, napisał taką książkę tuż po wojnie, światło życia, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale w tym wprowadzeniu do tej książki, która się składa właściwie z fragmentów, różnych fragmentów Pisma Świętego, ukazujących historię zbawienia. Niewiele jest komentarza jego, ale głównie są to odpowiednio dobrane fragmenty z Pisma Świętego, żeby pokazać tę historię zbawienia. I mówi tak, mimo wszystko, że tam nie rozumiemy pewnych słów, mimo wszystko jakieś słowa Ewangelii pozostały dla nas niejasne, niezrozumiałe. Nie zrażajmy się tym, ale czytajmy dalej. W Ewangelii jest tyle rzeczy prostych, jasnych, a bliskich sercu i prawdzie życia odpowiadających. Tym się cieszmy, tym żyjmy, a tamte rzeczy niejasne kiedyś się nam rozjaśnią tu na ziemi albo wieczności. I przytacza swoje osobiste świadectwo o początkach spotkania z Ewangelią. Pochodził z takiej wioski, Osse. Mówi tak. Pierwszą książkę, którą po przyjeździe ze wsi do wielkiego miasta jako 11-letni chłopiec za 3 kopiejki z pieniędzy matczynnych u jakichś sekciarzy w Warszawie przy ulicy Elektoralnej kupiłem, była święta Ewangelia świętego Jana. A potem inne jej tomiki, również po 3 kopiejki nabywane. I odtąd Ewangelia stała mi się książką tak umiłowaną, że wszystko, co potem czytałem, przeżyłem, ustawiało mi się zawsze, aż do dziś, w jakimś stosunku do Ewangelii. Wszystko jej przyświadczało, o jej realizację wołało i woła. I po latach wyraził swój sprzeciw wobec poglądów sprzecznych z Ewangelią. Tu przeczytam to w jego rozmowie z Jackiem Moskwą, w takiej rozmowie w jego życiu, prawda, między innymi to wspominał. Było to pod koniec 1923 roku, kiedy zbierałem materiały do tezy doktorskiej, do naszego warszawskiego konwiktu zawitał wracający po studiach w Rzymie młody ksiądz. Wiózł ze sobą 2 uzyskane tam doktoraty. Siedzieliśmy kiedyś przy posiłku, rozmawiając, co w tym Rzymie słychać. Nasz gość bardzo zachwalał porządki, jakie zaprowadził w Italii Mussolini. Tłumaczył wszystkie jego gwałtowniejsze poczynania, wprost się nimi zachwycał. A kolega mój, o którym już wspomniałem, ksiądz Polek Strzelecki, wtrącił, no ale Ewangelia inaczej o tych sprawach mówi. Na to ten ksiądz, uhonorowany rzymskimi doktoratami, odpowiedział, Ewangelią można było żyć w pierwszym wieku po Chrystusie, w czasach entuzjazmu chrześcijańskiego, a nie dziś. I to był dla mnie wielki wstrząs. Następnego dnia rano napisałem list do mojego profesora. Pod wpływem tego, co usłyszałem i przeżyłem wczoraj, oświadczam, że mnie wystarcza Ewangelia. Zrzekam się pisania pracy. To był radykał, dla którego potem jedno z takich jego głównych myśli to było nie zabijaj nigdy nikogo. On, który uczestniczył jako kapelan w Bitwie Warszawskiej, kiedy po jednej z takich walk poszedł na pole bitewne i zobaczył i Polaków, i Rosjan pomordowanych, to był ten moment, kiedy powiedział właśnie to przykazanie. Nie zabijaj nigdy nikogo. On ciągle gdzieś tam pisał, żeby to koniecznie umieścić w katechizmie, żeby to było wyraźnie. Nie ma wojny sprawiedliwej, nigdy nikogo. I to, prawda, kiedy ci był kapelanem Szarych Szeregów,
kiedy ci chłopcy wychowani na takich wspaniałych ideałach wracali z jakiejś wyprawy i zastrzelił okupanta i przychodzi do niego ze swoim sumieniem, a on mówi, ale ja nie mogę znieść tego przykazania. No, robimy w tym momencie coś, co czynimy wbrew temu przykazaniu, ale ja nie mogę znieść tego przykazania. To były takie trudne rozmowy. Szalenie ciekawa postać, do niej jeszcze wrócę dzisiaj, może wieczorem, w innym temacie.